Rozpoczynamy Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego w Krynicy Morskiej. Na Zalewie Wiślanym rywalizować będą zawodnicy z klasy Omega Standard i Omega Sport, gdzie na starcie stanie 38 załóg, oraz z klasy 470, gdzie ambasadorzy PGS Sailing Team Poland zmierzą się z młodszymi zawodnikami z kadry juniorskiej. Zofia Korsak, Mikołaj Bazyli, zwycięzcy Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego w klasie 470. Trochę rzutem na taśmę wygraliście te regaty, jednym punktem przed Kacprem Paszkiem i Igą Wielczyk. Jak to jest dla Was ścigać się tak w małej stawce i w swoim sosie? No, na pewno jest to fajne urozmaicenie względem regat, na których do tej pory startowaliśmy, Pucharów Świata, Mistrzostw Europy Seniorskich, więc jest to fajnie tak trochę bardziej na serio niż na treningach pościgać się w naszej ekipie. Na trasie się rozjeżdżaliśmy bardzo mocno, bo czas trwania wyścigu był bardzo długi, przez co no, cała stawka nasza sześciu łódek się rozjeżdżała. Były momenty, że się wszyscy mieszali poprzez zmienny wiatr na naszym akwenie. Radosław Stachurski, Mateusz Kaczmarowski wygrani w klasie Omega Standard. Panowie, wielkie, wielkie gratulacje. Graliście na remisie, co oznacza, że walka była zdecydowanie do samego końca. Tak, walka była zdecydowanie do samego końca. No, dzisiaj warunki były takie dosyć burzowe, można powiedzieć. Wiatr się dosyć mocno zmieniał. Natomiast cała walka, właściwie regat, była wczoraj tak naprawdę. No, warunek wymagający. Fajna zabawa, wszyscy zadowoleni. Zapisuję ten akwen do kolejnego akwenu, na którym wygrałem regaty. I chyba to kiedyś liczyliśmy, że tych akwenów jest mało. Tak naprawdę gdzie odbył się Puchar Polski w klasie Omega, tak się jako złożyło. Klasa Omega Standard trochę różni się od klasy Omega Sport, między innymi tym, że po prostu nie pływacie na spinnakerze. Skąd taki wybór? Tak, brakuje spinnakera oraz trapezu dodatkowo. Zaczynaliśmy tak naprawdę od dawna. Może jest to też spowodowane tym, że jesteśmy ze Śląska. Na Śląsku nigdzie nie funkcjonuje na stałe klasa sport. Nasze regionalne rozgrywki są w klasie standard. Marek Gozłowski, członek załogi w klasie Omega Sport, która wygrywa Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego. Vector Sails. Dobry był to start dla Waszej załogi, wygrywaliście od początku do końca, pomimo tego, że dzisiejszy dzień troszeczkę gorszy w Waszym wykonaniu, ale powód do zadowolenia zdecydowanie jest. Wyścig, który był dzisiaj, to była taka loteria i tam generalnie płynęliśmy trzeci, ale później przyszła duża zmiana i zostaliśmy w tyle, ale i tak mieliśmy tą odrzutkę, co dzisiaj rano mówiłem, także spokojnie, później burza przerwała zawody, także byliśmy bezpieczni. No właśnie, jak odnajdujecie się w takich zmiennych, chaotycznych, dość mocno warunkach wiatrowych? No bo nie oszukujmy się, Zalew Wiślany w ten weekend dał nieco popalić. Dokładnie, ale ten pierwszy dzień był dosyć silno wiatrowy, później ostatni wyścig już trochę lżejszy. My się bardzo dobrze czujemy na silnych wiatrach, jesteśmy z Górek Zachodnich, z Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Pływaliśmy tam na 470, a Kamil Ortl na sternik nawet był prekursorem klasy 49 i lubimy silne wiatry, także super. To powiedz jeszcze na koniec, co najbardziej lubisz w żeglowaniu na klasie Omega? Atmosferę, którą tworzymy jako rodzina. To nam naprawdę jest, nie ma żadnych kłótni, protesty jak są, to niektórzy się tam obrażą na chwilę, ale to przechodzi, później integracje i spotkania. Generalnie my jedziemy po to, żeby się tam dobrze bawić, bo to jest amatorska jedna klasa i chyba to jest najlepsze. Za nami pierwsza część tegorocznej edycji regatu Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego w Krynicy Morskiej. Zakończyły rywalizację klasy Omega i 470 Omega po raz pierwszy w Pucharze PZŻ-u, ale przy wspaniałej frekwencji i bardzo fajnie było widzieć uśmiechnięte twarze zawodników, którzy rywalizowali tutaj zacięcie podczas minionego weekendu. No i cóż, wielkie gratulacje dla samych uczestników i dla wszystkich, którzy przyczynili się do doprowadzenia tych regat do skutku. Chciałbym złożyć podziękowania dla ręce pani burmistrz Krynicy Morskiej i dla całej Rady Miasta za pomoc i współpracę przy organizacji tego wydarzenia, jak i dla pana marszałka województwa pomorskiego i całego urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego za to, że te regaty rzeczywiście mogły się odbyć.